Siemano wszystkim, z tej strony nie kto inny jak Miigao i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o nowym sezonie 5. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie tematy ostatnich zmian i nowości, jakie pojawiły się w temacie kolejnego sezonu 5, ponieważ w internecie pojawiły się skiny, jakie mogą pojawić się w kolejnym sezonie i dodatkowo otrzymałem dzisiaj zwiastun od samego Fortnite'a. No wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao 2, tak jak te 4 kozaki tutaj. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczelcie tę łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Dodatkowo teraz na ekranie macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie, inaczej nagroda mu przepadnie, a dzisiaj do wygrania macie 300 fałdolców w formie prezentu w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod Miigao 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. Zanim jednak przejdziemy do jakichkolwiek dzisiejszych informacji, mam dla was kolejną bardzo ważną informację, a mianowicie otrzymałem właśnie od Fortnite'a paczkę, która jest zwiastunem nadchodzącego kolejnego sezonu, który będzie już w ten piątek. W samej paczce znajdują się przypinki od sezonu 5 do 10 ze starego rozdziału, specjalny wisiorek z napisem OG Fortnite i moim nickiem oraz płyta winylowa z wyspą sezonu 5 w rozdziale 1 wraz z wiadomością, a samo pudełko zostało wyposażone w specjalny ekran. Ekran ten wyświetla klip z sezonu 5 w rozdziale 1, a dodatkowo słychać przy nim OG muzykę ze starego rozdziału, a w samej wiadomości dostałem takie informacje i zapytali się, gdzie lądujemy, więc odpowiedź jest mega prosta, golfowe gniazdko. Miejscówka ta była moją ulubioną w tamtym sezonie, a wy sami w komentarzach możecie dać znać, na jakiej lokacji wy wylądujecie i mega dziękuję Fortnite'owi i Miguś również wam dziękuję, bo dostał fajne pudełko do zabawy, z którego totalnie nie chcę już wychodzić. Teraz jednak przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu filmu, czyli do sezonu 5, ponieważ do jego startu zostało już naprawdę mało czasu i jest to już dokładnie 4 dni, a my tak jak w ostatnich dniach otrzymaliśmy sporo ciekawych informacji. Na tym wczorajszym filmie przedstawiłem wam informacje na temat zmian cen fałdolców oraz pewnego błędu, jaki pojawił się wraz z tą zmianą, oraz wspomniałem wam trochę o zwiastunach nowego sezonu i o tym, że jeden mógł pojawić się właśnie wczoraj. Informacje o tym, że wczoraj miał pojawić się zwiastun, pojawiły się z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, informację o tym podał leaker, który wspomniał, że Fortnite ma zaplanowane post na ten dzień i fakt tego, że do sezonu było dokładnie 5 dni. Jak jeszcze nie pamiętacie, to w poprzednich sezonach, gdy do kolejnego zostawało 5 dni, Fortnite zawsze i to dosłownie zawsze publikował pierwsze jego zwiastuny, więc nic dziwnego, że dużo osób myślało, że tego dnia pojawi się jakiś jego zwiastun. Nawet tego samego dnia, czyli w niedzielę, gdy już wstawiłem wam film na kanały, dwójka likerów wspomniała, że mogą pojawić się zwiastuny, a w tym nawet liker Shina, który napisał, że może być zwiastun za 60 minut, ale niestety nic się nie pojawiło. Tak więc nawet likerzy do samego końca wierzyli, że coś się pojawi, ale niestety nic się nie pojawiło, lecz moi kochani spokojnie, Fortnite zawsze, ale to dosłownie zawsze przed startem jakiegokolwiek sezonu dawał nam wcześniej jego ciekawe zwiastuny. Dlatego też teraz raczej nie będzie inaczej, lecz sam osobiście uważam, że teraz my gracze nie otrzymamy żadnych wielkich zwiastunów, ponieważ jak dobrze wiemy, wracamy do starego rozdziału 1, więc wszystko co tam jest, my gracze już teoretycznie znamy. Obecnie jedyny temat, jakiego nie znamy, to skiny i karnet i jeżeli przykładowo dzisiaj o 15 lub 16 pojawił się jakiś zwiastun, to również tak jak paczka, którą pokazałem wam na początku, pojawiło się na początku, a jeżeli nie, to nic się dzisiaj nie pojawiło. Jednakże mimo tego, że w internecie nie pojawił się zwiastun, na którego wszyscy gracze czekali, pojawiło się kilka małych, lecz wydaje mi się, że ważnych informacji w temacie kolejnego sezonu, bo mamy kilka możliwych skinów oraz dodatkowe zwiastuny. Na początku zaczniemy sobie od dodatkowych zwiastunów, ponieważ temat ten jest mega krótki, a same zwiastuny są teoretycznie tymi samymi, które już otrzymaliśmy wcześniej i likerzy przedstawili nam dodatkowe grafiki busa bojowego nowego sezonu. Teraz w tle możecie je zobaczyć i jest to grafika przedstawiająca, jak będzie prezentował się bus bojowy w kolejnym sezonie, co mówiłem wam już na wczorajszym filmie, lecz nie pokazałem wam na nich tych grafik, bo pojawiły się one dopiero po jego wstawieniu. Tak więc jak sami widzicie, żadnych nowych zwiastunów niestety nie otrzymaliśmy w ostatnich dniach, chyba że tak jak mówiłem wcześniej, coś pojawiło się dzisiaj, na co jest mega duża szansa i teraz przejdziemy sobie do kolejnego tematu o sezonie 5. Tym razem jest to temat skinów i karnetu i na wstępie chciałbym zaznaczyć, co nadal mówiłem na ostatnich filmach, że nie wiadomo czy w grze pojawi się karnet w kolejnym sezonie, ponieważ kolejny sezon będzie na tyle krótki, że nie zdążą go po prostu zrobić. Co do nowej informacji, to niektóre osoby na Twitterze zaczęły szukać w ostatnich ankietach od Fortnite'a skinów, które mocno mogłyby pasować do rozdziału 1 w grze i co ciekawe znaleźli oni dość sporo skinów, które pasują do starych skinów w tym starym rozdziale. To właśnie teraz w tle możecie zobaczyć dokładnie te skiny i jak widać są to wszystkie skiny, jakie pojawiły się w rozdziale pierwszym, tylko że w całkowicie nowej wersji, i wspominam wam o tym tutaj, ponieważ Fortnite mógł je przygotować na właśnie ten powrót. Raczej wątpię, aby Fortnite tak po prostu stworzył nowe wersje starych skinów typowo z rozdziału pierwszego i dodał do ankiet dla graczy i do tej pory nie opublikował dla graczy, i wydaje mi się osobiście, że zostały one przygotowane na ten nadchodzący kolejny sezon. Moim zdaniem byłoby to mega kozackie i sam chciałbym zobaczyć sporo starych skinów w kolejnym sezonie, tylko że nie w tych starych wersjach, tylko nowych, tak jak te, które pojawiły się w ankiecie, lecz mocno tutaj zaznaczę, że nie wiadomo, czy w ogóle takie się one pojawią. Przeważnie Fortnite, gdy tworzył jakieś kolejne karnety bojowe, korzystał właśnie ze skinów z ankiet, więc można się spodziewać, że te skiny właśnie tam się pojawią, lecz nikt nie wyklucza też opcji, że pojawią się one w sklepie z przedmiotami za V-dolce. Obecnie, żeby poznać pierwsze skiny, jakie pojawią się w kolejnym sezonie, musimy poczekać na zwiastuny i to właśnie dlatego wszyscy tak mocno czekamy na zwiastuny, ponieważ gdy Fortnite je opublikuje, będzie mógł wam przedstawić tam jakieś kolejne skiny. Jest to obecnie jedyny tajemniczy temat w temacie nowego sezonu i wszystkie pozostałe szczegóły w jego temacie my gracze znamy. Jeżeli chcecie je poznać, to znajdziecie je na tym filmie na kanale i spokojnie, bo mam dla was jeszcze jedną ważną informację. A dokładniej, niedawno wspomniałem wam, że kolejny sezon w Fortnite będzie sezonem, w którym trafimy do kilku starych sezonów i wszyscy stawiają, że będą to sezony od 5 do 10 i wspominam o tym, bo w internecie pojawiła się bardzo ciekawa lista. Możecie ją zobaczyć teraz w tle i jak widać pewna osoba uporządkowała każdy sezon po kolei, jaki miałby odbyć się w kolejnym sezonie wraz z datami, i jak widać, jeżeli serio ten wyciek się sprawdzi, to co 5 dni w grze będzie jakiś inny stary sezon. Obecnie pamiętajcie, że nie jest to jeszcze potwierdzone, czy na 100% wrócimy do tych wszystkich starych sezonów i wiemy tylko tyle, że trafimy do sezonu 5 w starym rozdziale, a zakończymy wszystko na 10, a to czy trafimy do pozostałych, dopiero zobaczymy. Na sam koniec przygotowałem dla was taki dodatkowy temat, który co ciekawe tyczy się kolejnego rozdziału 5, ponieważ jak dobrze wiemy, nowy rozdział ma zostać dodany do gry jeszcze w tym roku, więc nic dziwnego, że już pojawiają się jakieś informacje. Tym razem jest to ponowna informacja w temacie trybu wyścigowego, jaki ma pojawić się wraz z jego startem, i tak w skrócie to w rozdziale 5 dostaniemy tryb wyścigowy, w którym będzie garaż do modyfikacji pojazdów, osobne lobby, karnet i oczywiście wyścigi. To właśnie w jego temacie pojawiła się nowa informacja i według leakera Hypexa Fortnite w kolejnym rozdziale 5 doda tryb wyścigowy Rocket League, dzięki któremu będziesz mógł przenosić swoje pojazdy z gry Rocket League i dostosowywać je bezpośrednio w Fortnite. Tak więc informacja ta po pierwsze dała nam potwierdzenie, że w grze pojawią się garaże do modyfikacji pojazdów, o czym wspomniał sam Hypex, mówiąc o modyfikowaniu, oraz wiemy, że w Fortnite będziecie mogli używać pojazdów, które są w tej drugiej grze. W jego temacie nie mamy więcej informacji, tak więc obecnie nam pozostało wyczekiwanie, a co do kolejnego sezonu 5, to pozostałe szczegóły w jego temacie mogą pojawić się nawet dzisiaj, ponieważ dzisiaj może być ten zwiastun. No a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim łapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortsów, a jeden live pojawi się dzisiaj o godzinie 19:30, no i nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao 2, tak jak te 4 kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich zmianach i nowościach, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w temacie kolejnego sezonu 5, oraz co sądzicie o kolejnych zwiastunach, jakie pojawiły się na Twitterze, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live'ie około godziny 19:30. Yo!